Najpierw przedszkole i żłobek otwarto dla dzieci. Gdy one po całym dniu pobytu opuściły przestronne, kolorowe sale, pojawili się oficjele i Maciej Formanowicz, prezes Forte SA. Fabryki mebli Forte na nowe przedszkole dla dzieci swoich pracowników wyłożyły bagatela. 3 miliony złotych. Przedszkole przygotowane jest dla 155 dzieci w wieku od pierwszego roku życia. Tu jest 20% miejsc jest dla dzieci żłobkowych od jednego roku. Zarówno żłobek, jak i przedszkole są dwujęzyczne. Jak nas poinformował prezes Maciej Formanowicz, połowa kadry w pracy mówi wyłącznie po angielsku. Kadra jest rekrutowana przez operatora, czyli przez firmę Kids&Co. To są specjaliści wysokiej klasy i oni rekrutują tą kadrę, głównie oczywiście miejscową. Warunkiem jest to, że połowa kadry jest angielskojęzyczna. Bo przedszkole jest dwujęzyczne i połowa personelu mówi cały czas po angielsku, nie tylko do dzieci na zajęciach, ale i do siebie i do rodziców, co czasami wywołuje pewną konsternację. Żółty Słonik, bo tak nazywa się placówka, powstała przy suwalskiej fabryce mebli Forte, ma powierzchnię 1000 m². Cała reszta jest miniaturowa, całkowicie dostosowana do potrzeb i możliwości podopiecznych. W pierwszym dniu funkcjonowania przedszkola pracownicy pozostawili pod opieką wykwalifikowanej kadry nieco ponad 50 latorośli. To zaledwie 1/3 możliwości tej placówki, ale prezes fabryk mebli Forte się nie zraża. Spokojnie, mieliśmy takie same doświadczenia w Ostrowi i tutaj tak samo będzie. Rodzice muszą też jakby zobaczyć, jak to funkcjonuje. Dzisiaj w Ostrowie jest lista rezerwowa, już po 2 latach nie ma miejsca, także zupełnie się o to nie martwię. No to, że bardzo dobrze, że nie jest pełne obłożenie, bo też trzeba się nauczyć trochę, te panie muszą się przyzwyczaić, zobaczyć, jak to funkcjonuje wszystko. Przedszkole nie będzie przyjmowało w swoje progi tak zwanych dzieci z miasta. Jest przeznaczone wyłącznie dla dzieci pracowników spółki. Miesięczny pobyt dziecka w tej placówce to koszt rzędu 250 zł. Jak się dowiedzieliśmy, w tej opłacie jest nie tylko fachowa opieka, edukacja czy wyżywienie. Przedszkole zapewnia dzieciom całą potrzebną wyprawkę poza piżamkami dla podopiecznych żłobka i szczoteczkami do zębów dla wszystkich. W gestii placówki leży nawet zakup pampersów dla najmłodszych. Finansuje przedszkole, są finansowane jakby z 3 źródeł. Jedne to jest oczywiście dotacja Forte. Drugie rodzice, którzy płacą tyle, ile płaci się za standardowe przedszkole w mieście. No i jest oczywiście dotacja miasta, która też jest uwarunkowana określonymi przepisami. Obiekt spełnia również nie tylko najwyższe normy bezpieczeństwa, ale także wyróżnia się architekturą, estetyką i przestronnością. Na terenie przedszkola znajdują się 2 place zabaw zapewniające dzieciom atrakcyjną rekreację na świeżym powietrzu. To 2. taka placówka wybudowana i prowadzona przez Forte.